Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Anna Kamińska napisała taką książkę kiedyś, Wszystko jest w psalmach. I ja mam takie mocne poczucie tego, że wszystko jest w psalmach, zwłaszcza na modlitwie. Pamiętam, kiedyś ktoś zorganizował taką modlitwę, adorację przed Najświętszym Sakramentem, która polegała na tym, że mieliśmy mówić cytatami z Pisma Świętego, w tym cytatami z psalmów. To jest fantastyczny pomysł. Nasze indywidualne modlitwy, wymyślane przez nas, często są takie, mówimy po ludzku, niedoskonałe. Czasami mamy gorszy dzień, mamy problemy, nie możemy się skupić na modlitwie. Czasami ta otwartość na Ducha Świętego nie jest taka, jakbyśmy chcieli czy pragnęli. I wtedy przychodzą nam tutaj psalmy z pomocą. Tam jest naprawdę wszystko. Jest modlitwa dziękczynna. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające rzeczy, których dokonał na ziemi. Czy fragment prośby w trudach. Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. I dziękczynienie i prośba, wszystko w jednym psalmie. Wróćmy do psalmów.